Laudetur Jezus Chrystus, witam Państwa serdecznie. Tu Tedeum. Kłaniam się Państwu, Marek Skowroński. Państwa i moim gościem dzisiaj jest ksiądz Marek Bąk. Kłaniam się księdzu. Laudetur Jezus Chrystus. Secula seculorum, amen. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem bardzo podziękować Państwu serdecznie za dotychczasowe wsparcie kanału Tedeum i proszę, jeśli taka jest możliwość, prosiłbym o dalsze wsparcie, ponieważ zbieram po prostu pieniądze na nowy sprzęt, sprzęt komputerowy. Ten, który jest już naprawdę przestarzały, a bardzo by mi zależało na tym, żeby te przekazy dla Państwa realizować. I raz na 3 miesiące będzie zamawiana za wszystkich naszych słuchaczy, widzów oraz za darczyńców msza święta. Jeśli ksiądz pozwoli, to z księdzem bym uzgodnił też po rozmowie ewentualny termin tej najbliższej mszy świętej. Będzie taka możliwość? Tak. Bardzo dziękuję. Przechodzimy w takim razie do rozmowy. Proszę księdza, premier Grecji ostatnio ujawnił, że na szczycie, jaki się odbył wśród państw europejskich, większość była przeciwna wysłania wojsk, swoich wojsk na Ukrainę, natomiast była pewna mniejszość. Do tej mniejszości zaliczały się Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i wiodąca w tym prym Wielka Brytania. Czy to jest jakiś znowu znak czasu i czy to świadczy o swego rodzaju, przepraszam za określenie, prostytucji politycznej znowu na rzecz Wielkiej Brytanii? Powtarzają się czasy przedwojenne, kiedy nasi rządzący karierowicze nie mieli zdania, rozumu ani decyzji i byli o kondycji kuli bilardowej do przepychania w życiu politycznym. Tak samo i dziś przerażony nasz premier z trudem broniący swojej osoby przed kamerą i mikrofonem. Widać, że jest popychadłem, że sam od siebie nie ma nic, jest na usługach. Broń nas Boże przed takimi ludźmi, którzy uchodzą za rządzących, a reprezentują obce interesy. To nie jest nasza wojna. Niech się do tego nie przymierzają, jak to mówi pan prezydent, że na początek to byśmy rozminowywali i strzegli granic. Po co? W jakim celu? I tak bardzo chcą zaprosić Putina na nasze głowy? Niech jadą do niego w gościnę. On ich obsłuży. On ma talent i możliwości, żeby ich obsłużyć tak odpowiednio, żeby im się pewne rzeczy odechciało. To nie ma sensu, bo wszystkim trzeba na ten temat tej karnej ekspedycji wojskowej rosyjskiej trzeba przypomnieć prawdę, jaka jest. Bez prawdy nie będzie sprawiedliwości. Bez sprawiedliwości będzie wojna. Jeżeli wrócimy do prawdy, to przypomnijmy sobie, że Krym od wieków był rosyjski. Nie ma co tu gadać o ukraińskim Krymie. Pierwszy władca Rosji chrzcił się na Krymie. O Ukraińcach nikt nawet wtedy nie mówił, nie przewidywał. Ukraina jako taka w agendzie ONZ-owskiej nie istnieje. No to proszę bardzo, jeżeli nie, no to o czym tu mówić? Poza tym, wojenkę rozpoczęły pewne siły odmordowania i bombardowania rosyjskojęzycznej ludności na terenach obecnej południowej Ukrainy. Znosił to Putin aż do czasu. Jak mu wymordowali kilkanaście tysięcy ludzi mieszkających tam od pokoleń u siebie na swoim, trudno, żeby nie zareagował. I stąd się to zaczęło. A ponieważ ta ekspedycja bardzo jest opłacalna przemysłowi zbrojeniowemu w Stanach Zjednoczonych, który należy do pewnej nacji, o której nie wolno nic mówić, bo zaraz będzie antysemityzm, no to dopóki ta wojna jest i interes idzie i koncerny zarabiają pieniądze, no to tam ludzka krew się nie liczy. Podpuszczeni ideologicznie mieszkańcy
tamtych terenów twierdzą, że walczą jakoby za swoją ojczyznę. Jaką ojczyznę? Zatem teraz jest walka o te produkty rolne ukraińskie. Jakie ukraińskie? Co z tego Ukraińcy mają? Skoro ich ojczyzna jest taka kochana, to czemu ją tak chętnie opuszczają? Nie chcą u niej pracować za marne, marne grosze. Dlaczego przyjeżdżają tutaj najchętniej do niekochanej przez nich Polski? Bardzo proszę wracać do siebie i u siebie się gospodarzy, ponieważ oni sami są w potrzasku i sobą nie rządzą. Ich prezydent parę wiosen temu dopiero uczył się ukraińskiego. Przedtem grał rolę komedianta w filmach, a teraz gra jaką rolę? To też komedia to, co on robi. Co to za rządzący, który nie dba o powierzony mu naród, tylko dba o swoje i obce interesy. Tego się w ogóle nie da bronić, tłumaczyć, usprawiedliwić. To wszystko jest oparte na kłamstwie, na fałszu i do czego to doprowadzi? Niech nie drażnią Putina, bo już sobie magazyny wyczyścili. A Polska to z czym pójdzie wojować? Proce sobie porobią? I łuki? I co jeszcze? Z czym pójdą? Wszystko wydali, nie ma nic. Żołnierze, których się tak teraz energicznie zbiera do jednostek wojskowych, zachęca się, żeby wstępowali na zawodowych żołnierzy. Nie ma chętnych, nawet porządnego uzbrojenia, nie ma z czego strzelać, nie ma czym. Ograniczenia są we wszystkim. Co Polska miała, to dała. Ciężkiego sprzętu nie mamy. Z czym pójdziemy? O co chodzi w tym wszystkim? Ja rozumiem, że chcą się nami posłużyć jak w 1939 roku, łącznie z gwarancjami brytyjskimi i francuskimi. Oni zawsze chętnie walczyli obcymi rękami, cudzą krwią. Jak mają interesy, to bardzo proszę, niech wojują bezpośrednio z Putinem. Ale tego nie zrobią. Z Putinem nie wygrają. Z Putinem trzeba handlować i się domawiać. I taka jest rzeczywistość. I tu nie ma co gadać, że to jest, że Ukraińcy walczą za nas. Jakich nas? Jakich nas? Ukraina co chciała, to dostała, jeszcze mało? O co tu chodzi? No tu chodzi o to, by skasować Polskę zupełnie. Od strony politycznej również. Byśmy nie istnieli jako państwo. I dlatego następuje polityczny, gospodarczy rozbiór. Zostały jeszcze jakieś resztki śladowe tego, co się kiedyś Polską zwało. A tak, to cóż, my jesteśmy narodem zastraszonym, zdemoralizowanym, zdezorientowanym. Jesteśmy masą upadłościową pod każdym względem. Trudno tu coś tak zwanego optymistycznego powiedzieć, bo gdybyśmy poznali prawdę o nas, jaka jest, to wielu ludzi potraciłoby zmysły z rozpaczy i bólu. No ale propaganda, propagandziści na razie mają się dobrze. Na razie rządzący zamówili odpowiednią ilość drogich limuzyn za dziesiątki milionów złotych, może nawet za setki. Powyznaczali sobie olbrzymie nagrody, odprawy, no i dobrze im się dzieje. I to jest ich główne zmartwienie i główne zadanie, które już wykonali. A teraz jak najdłużej przy rządach chcą pozostać, aby czerpać osobiste korzyści dla siebie. My nie mamy rządu. My jesteśmy niszczeni pod każdym względem. Naród jest zrozpaczony, z utraconą świadomością prawdy, tożsamości. Została nas bardzo niewielka reszta. Proszę księdza, no właśnie, pamiętamy, jak podpalono budynek związków zawodowych w Odessie, gdzie zostało żywcem spalonych wiele osób, a ci, którzy wyskakiwali przez okna, byli jeszcze dobijani kijami bejsbolowymi przez Ukraińców. Właśnie, przez pokojowych Ukraińców? Którzy wykrzykiwali sława Ukrainii. Ajajajajaj, jak nam dobrze z tego powodu. Tymczasem 28 lutego, a więc dwa dni temu,
minęła 80. rocznica zbrodni, bestialskiej zbrodni dokonanej przez Ukraińców z SS Galicjen, z policji ukraińskiej oraz przez zwykłych mieszkańców tamtejszych okolicznych wiosek w Hucie Pieniackiej. Szacuje się, chociaż IPN mówi o 850 ofiarach, to zapewne tych ofiar jest co najmniej dwa razy więcej, z czego większość to dzieci. Są również zdjęcia dostępne w internecie z wykopalisk, gdzie nawet zachowały się do dnia dzisiejszego pukle włosów, warkoczyki dziecięce, wstążeczki. Wstrząsający obraz. Tymczasem media w Polsce zupełnie przemilczały tę 80. tragiczną rocznicę. Jest zarządzone, by o tym nic nie mówić. To ma nie istnieć w naszej pamięci. I dlatego to takie gwałcenie nas przyjaźnią z Ukraińcami, no to jest bestializm numer dwa. Tak się nie da. Wczoraj byłem na niewielkim cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej z 1945 roku. Młodzi chłopcy, nawet kobiety się trafiły. I tam jest kilkaset osób pochowanych na cmentarzu. To są ludzie. Cmentarz jest zadbany, ogrodzony. Nikt go nie atakuje. Ludzie, którzy tu polegli, którzy się na wojnę nie prosili, napisą w języku polskim, w brzmieniu rosyjskim, aby to było czytelne i rozpoznawcze dla wchodzących na cmentarz. Kawałek cmentarza, tuż obok cmentarza katolickiego, zadbany, uszanowany cmentarz. Tego na Ukrainie nie może być. Jeżeli gdzieś są jakieś pamiątki po Polakach, to się to likwiduje buldożerem. I cmentarz się likwiduje. I cóż to, nasi bracia Ukraińcy tak czynią? Co za bracia? Nie da się usprawiedliwić ich postawy dzisiejszej, bo przez ich obecność tutaj, a naszą naiwną gościnność, mamy wzrost zagrożeń olbrzymi. Mnóstwo nowych chorób, zwłaszcza wstydliwych, demoralizacja, no i te nieustanne ich przywileje. Jeden z posłów wystąpił w Sejmie o zlikwidowanie tych przywilejów i wytłumaczył jakich. Liczyłem 19 przywilejów finansowych, socjalnych, życiowych mają Ukraińcy, takich, którzy nie mają Polacy. Długo to jeszcze będzie trwało? Po co nam to? A i tak są niezadowoleni, a niedobrze im, a bardzo proszę po socjal jechać gdzieś indziej albo wracać do siebie, na swoje utracone ziemie, bardzo proszę. Brakuje żołnierza ukraińskiego na froncie? U nas w Polsce mamy wielu Ukraińców w wieku poborowym, bardzo zdrowiutkich. Bardzo proszę wysłać ich tam, niech walczą za ojczyznę. Tymczasem ta wojna nie ma nic wspólnego z prawdziwą Ukrainą, gdyby taka istniała, ani z prawdziwym pokojem. To są interesy żydowskie, amerykańskie, do ostatniego Ukraińca na byłych terenach polskich, po to, żeby tam sobie założyć swój ziemski raj dla nich. Dlatego Ukraina ma być ziemią bez narodu dla narodu bez ziemi. To jest cytat pana Michalkiewicza. I taka rzeczywistość. I tutaj nie ma się co podniecać rozmaitymi fałszywymi informacjami z mediów, ponieważ Polacy są mordowani nad każdy sposób, a zawsze zaczyna się zawsze od ogłupienia, od zastraszenia i zmanipulowania, a później już dalej płacimy biologiczną cenę za czyjeś pieniądze. Po co my mamy się wygrwawiać za amerykańskie pieniądze dla ich zysków? Po co nam to? Po co nam była druga wojna światowa? No bo ktoś na tym zarobił. Jedna strona i druga brała kredyty z jednego źródła na wzajemne mordowanie się pomiędzy okrzczonymi
narodami. I teraz to samo ma być? Kto ma do Putina sprawę, niech jedzie z nim rozmawiać. Ja myślę, że w Polsce przydałby się jakiś normalny rząd, byśmy mieli normalne kontakty handlowe. To jest potrzebne nam i Rosjanom. Bo my do Rosjan nie mamy nic. Bo co innego naród rosyjski, a co innego komunizm. Komunizm w formie minionej przebrzmiał, a teraz możemy mieć normalne kontakty, jak naród z narodem. I tego nam potrzeba. I tutaj wojenka ukraińska to nie jest nasz problem. Trzeba było nie zaczynać z Putinem, to Putin nie musiałby tego dokańczać. Spotkajmy się 3 maja w Gietrzwałdzie. Takie hasło powstało, nie ukrywam. Ja prowadząc program w telewizji w Realu 24, w czasie kiedy rozmawialiśmy z widzami na temat sytuacji w Polsce, nagle przyszła mi do głowy taka myśl: spotkajmy się w Gietrzwałdzie 3 maja. Tam prośmy królową, aby doprowadziła nas do naszego króla, a swojego syna Jezusa Chrystusa po pełną intronizację w Polsce. Pełną intronizację i oddanie Polski Chrystusowi królowi. Jak ksiądz odniósłby się do takiej inicjatywy? Bardzo dobra inicjatywa. Matka Najświętsza już nas uratowała przez swoje objawienie w Gietrzwałdzie. Dzięki temu Polacy nie zostali wymordowani w kolejnej projektowanej nam rzezi. Skoro tak, to trzeba tam jechać i modlić się i modlić o ratunek, o przemianę wielu serc, o powrót do cnót, abyśmy nie byli znowu użyci i zużyci. Bo światowi bandyci nie przewidują czegoś takiego jak Polska. Oni potrzebują tylko polskiej ziemi i zysków stąd płynących. Natomiast Polacy są im zbędni. Całe piekło się na Polskę uwzięło. I my nie możemy sobie pozwolić dłużej na to, byśmy znowu podlegali bezmyślnie w krwawych dziejach na użytek obcy. My chcemy mieć życie ciche, spokojne, nasze, bezpieczne. A my nie musimy mieć innowierców i innonarodowców w naszym kraju. Wystarczy nam to, że Polska będzie Polska. Na przestrzeni ostatnich 100 lat, nawet niecałych 100 lat, bo od 1939 roku do dnia dzisiejszego Polska, o czym się w ogóle nie mówi, straciła 50 milionów swoich rodaków. 12 milionów w czasie II wojny światowej. 30, a może nawet więcej milionów w wyniku aborcji przeprowadzanych do tej pory tu na terenie Polski. I cała reszta to są ludzie, którzy w taki czy w inny sposób byli mordowani, zabici. A więc jak widać, upuszczanie krwi narodowi polskiemu trwa. Czy intronizacja jest ratunkiem dla Polski? Intronizacja jest ratunkiem i koniecznością. Intronizacja ta jednak musi być związana z osobistym nawróceniem się każdego Polaka, by to nie była intronizacja jako obietnica bez pokrycia, lecz intronizacja z wejściem, szczególnym wejściem w przymierze, w porozumienie, w poddanie się woli i łasce Bożej, abyśmy byli polskimi Polakami, myślącymi po katolicku, bo rzeź aborcji jest jak opętanie. Ludzi wielu mamy obranych z rozumu, roztropności i logiki, zakłamanych, zaszczutych własną nienawiścią, którzy z aborcji zrobili sobie program, przemysł wręcz, dziedzinę dorabiania się, w której istnieją, i naród, który morduje własne dzieci, jest narodem żałobników, a ziemia nasza jest cmentarzem. I to tak już jest. Przecież nas zostało bardzo niewielu. Mnóstwo się ludzi nie narodziło i teraz ich brakuje. Jakże brakuje nienarodzonych.
Dlatego jesteśmy duchowym pogorzeliskiem. I tak się dzieje. Nas powinno być 100 milionów. Bez żadnych szczególnych wysiłków. W grudniu ubiegłego roku w Polsce nie urodziło się nawet 20 tysięcy osób. No co to jest? Ano, to jest owoc palestynizacji Polski, bo to ma miejsce. I tak się dzieje. Dlatego potrzebujemy intronizacji, powrotu tej myśli, żądania tego dzieła. Trzeba się tego przynaglić, wejść w tę rzeczywistość, abyśmy odzyskali zagubionego ducha katolickiego, abyśmy byli na powrót ludźmi czci, miłości, modlitwy i mądrej, ochotnej ofiary dla zbawienia siebie i innych ludzi. Tego nam potrzeba. Koniec z obyczajowością Zachodu. Koniec z duchowością grzechu i bezkarności. Tak nie może być. Myśmy zgubili siebie samych. My jako naród tacy nie byliśmy. Jesteśmy zatruci mediami i propagandą. Proszę księdza, czy nie uważa ksiądz, że może czas najwyższy, żeby zostały ujawnione archiwa KGB, Stasi, żebyśmy się dowiedzieli tak naprawdę, z kim mamy do czynienia tu w Polsce, na świecie, żebyśmy wreszcie może przejrzeli na oczy. Czy w ogóle widzi ksiądz możliwość przejrzenia przez Polaków na oczy? Czy nam znowu potrzebna jest jakaś potworna tragedia i hekatomba, żebyśmy mogli wrócić do Boga i do swoich korzeni? Czy po prostu musimy przestać istnieć? Tragedię to my już mamy. Większej nie potrzeba. Jest to tragedia bez publicznej egzekucji i bombardowań, bo wróg chce przejąć infrastrukturę nienaruszoną, dlatego nam tak dużo budują dróg, żeby im było tu wygodnie, bo to nie jest dla nas. Poza tym wydaje mi się, że należy zadbać o nasze archiwa, które należy ujawnić i nie oddawać obcym krajom. Ileż rękami polskich zdrajców pozbyliśmy się dokumentów z okresu II wojny światowej na rzecz Niemiec, które tu nigdy nie wrócą, dokumenty w oryginale, bez fotokopii. Tak się zaciera ślady historii i dowody tego, co przybrzmiało. Więc najpierw trzeba otworzyć nasze archiwa, opublikować naszych miejscowych zdrajców i kolaborantów, a później dopiero możemy mieć pretensje do innych nacji. No ale cóż, czyliż rządzący przeciwko sobie będą działać? Ktoś, kto jest zawodowym politykiem każdej kadencji, nie jest sługą narodu. To człowiek wynajęty przez obce moce dla obcych interesów. No to on siebie nie zdemaskuje. Dlatego mamy taką sytuację. My w pewien sposób ojczyznę przegraliśmy już. I ponieważ los człowieka jest jednostkowy i niepowtarzalny, to w tym wszystkim trzeba zadbać o osobiste zbawienie. Jeśli ludzie zatroszczą się o osobiste zbawienie, będą mieć wspólną duchowość, podobną miłość, mniej więcej jednakową gorliwość, dopiero wtedy będą mogli się jednoczyć w sprawach społecznych, ojczyźnianych i skutecznie zawalczyć o dobro wspólne. Natomiast jeżeli Polak jako Polak jest zapomniany, zagubiony, nie wie kim jest, nie wie po co żyje, to on do żadnej działalności politycznej się nie nadaje. Jest zastraszonym egoistą, którego można zniszczyć, zmanipulować, ale nie da się z nim wiele dopełnić, ponieważ on nie ma w sobie moralnej zdatności, aby był przydatny do spraw ojczyźnianych. Także zaczynamy od początku. Trzeba ożenić się z prawdą i wymaganiami prawdy, rozumnie przyjąć to, co prawda z sobą niesie, a wtedy dopiero będzie można dalej sensownie żyć. Naród zakłamany jest narodem samozatracenia. No a cóż, dla wielu ludzi największym wrogiem jest prawda. A kłamstwo i kiepska rozrywkowość to ulubione pożądania z ludźmi takiego myślenia, a raczej bezmyślności niewiele można z nimi coś zrobić. No tak, ale wiecie ksiądz, jest pewien problem, ponieważ niestety również i samo duchowieństwo jakby odwróciło się od Polaków.
zaczęło żyć swoim własnym życiem. Przepraszam, że to mówię. Oczywiście nie mówię tego pod adresem księdza, ale taka jest w tej chwili sytuacja, że Polacy czują się pozostawieni samym sobie, ponieważ widzą, dostrzegają, że zarówno ich pasterze, jak i sami kapłani, nie mówiąc już o Watykanie, zajmują się sprawami zupełnie innymi, zupełnie nieistotnymi, skupiają się na przykład na synodalności Kościoła i innych jakichś rewolucjach w Kościele. Tymczasem zaniedbani zostali wierni, ich wiara, ich zbawienie. Ja odpowiadam za siebie. I jestem w sytuacji takiej, że odpowiadam tylko za siebie i nie mam tu nic na obronę duchowieństwa i Kościoła. Tego się obronić i wytłumaczyć nie da. Niech z tego się tłumaczą, ale się nie wytłumaczą. Poniosą konsekwencje ci, którzy są odpowiedzialni na jakichkolwiek stanowiskach. Bo ja nie potrafię tu znaleźć motywu usprawiedliwienia dla takiej sytuacji, w której Kościół jest, w której jest i to rękami samych duchownych. Gdy była próba wiary w okresie skowidowienia narodowego, czyli straszliwej manipulacji i zakłamania i wymordowywania narodu, to wtedy brakło głosu prorockiego, obrońców, którzy mogli i powinni byli pasami transmisyjnymi szykan nałożonych na nasz kraj. Tego się wytłumaczyć i usprawiedliwić nie da. Dlatego jako pogorzelisko narodowe jesteśmy też sierotami bez ojców. Gdzie oni są? Gdzie są nasi ojcowie duchowni? I stąd mamy taką sytuację, że utraciliśmy wielu ludzi. Mamy ludzi zdezorientowanych, jak owce bez pasterza. Nie potrafię tu kogokolwiek obronić i usprawiedliwić. No cóż, to jest straszny ból, słów brak na dopełnienie tego, by to usprawiedliwić, czy wytłumaczyć, czy nawet zaatakować. Bo to nawet nie ma co atakować, bo fakty są straszliwe i wystarczające. Wydaje się, że może jednak księża powinni być razem z tymi rolnikami i w jakiś sposób ich wspierać. Tymczasem tych kapłanów tam nie widać. To znaczy sama obecność kapłanów, no trudno, żeby się zdecydowali na taką fizyczną obecność tam. No cóż, kamery ich nie pokażą. Rolnicy tego za bardzo nie potrzebują. Myślę, że wsparcie rolników musi być duchowe przede wszystkim w słowie, w postawie, w relacjach duszpasterskich, tam gdzie rolnicy są. By kapłan dla rolników był pasterzem i autorytetem, a nie demokratą nadskakującym ich upodobaniom. Niewątpliwie rolników nie należy zostawić, bo mają rację. Są w sytuacji bardzo trudnej i skomplikowanej. Czy coś ugrają? Nie za bardzo, dlatego że rządzący nasi nie mają możliwości, by im coś dać czy obiecać. Nasi rządzący są bez władzy. Dlatego blokada transportów trucizny żywnościowej z Ukrainy jest mało skuteczna albo nieskuteczna. Cudem jakimś policjanci nie okazali się bandytami pacyfikującymi tych ludzi. To jest jakiś cud boski. Bo tu by należało gadać z rządami w Brukseli. Ale z kim tam rozmawiać? Protesty rolnicze w Polsce nie są równolegle do protestów francuskich na przykład, czy innych narodów. Tam jest inna sytuacja. Tam protesty tamtych narodów są politycznie użyteczne dla rządzących. A u nas rządzący tracą argument przed swoimi mocodawcami w Brukseli.
Dlatego nasi rolnicy się utrudzą, czy coś ugrają. Może, może, nie wiadomo. Gdyby nasi reprezentujący nas, rządzący nas reprezentowali, to tak, ale to są słudzy obcych interesów, wynajęci dla zrad Rady Narodowej. Jest ciężka sytuacja, bo trują nas wszystkim. Przecież sprowadzono do Polski mnóstwo ton trującego miodu z Ukrainy i z Chin. Wiem to od pszczelarza, do którego zgłosił się ktoś z telefoniczną rozmową, proponując, by kupił tą truciznę po 15 zł za słoik miodu. No co to jest za miód po 15 zł? To jest trucizna. Trucizna to jest cukier z jakimiś tam substancjami. I to jest wszystko. I to produkuje Ukraina i również Chińczycy. A przecież nasz polski oryginalny miód nie ma sobie równych na świecie. Naszego polskiego miodu mamy wystarczająco. Po co tą truciznę sprowadzać? No ale kto się skusi, później tą truciznę będzie sprzedał po 30 albo 40 zł, to co z tego będzie? I tak jest ze wszystkim. Wszędzie oszustwo, wszędzie kult pieniądza, brak miłości bliźniego i szacunku dla życia ludzkiego. Tak po prostu to jest. Zaprojektowano nam tak życie, byśmy byli mordowani jedzeniem, powietrzem, wodą, dźwiękiem medialnym, wszystkim. Wszystkim mamy być mordowani i jesteśmy mordowani. Proszę księdza, czy możemy w takim razie powiedzieć, Polska w niebezpieczeństwie, Polacy w niebezpieczeństwie? Polska jest tonącym Titanikiem. Jest tu potrzebny cud, aby z tego pogromu narodowego uratowały się poszczególne jednostki przez osobiste zbawienie. I to ma miejsce i mieć będzie. Natomiast gdy ojczyznę w znaczeniu historycznym, to nie wiadomo, czy my uratujemy. Bo została nas resztówka terytorialna. I jeszcze chcą pomniejszyć. Jeszcze Ukraińcy mają pretensje do ziem naszych. Gdzie im? Do naszych ziem. Gdzie? Jakże to tak? A i Niemcy też by chcieli. A i ta nietykalna nacja też by chciała się tu usadowić. No i się usadowiła. Tylko oni zawsze w ukryciu, przy sterach władzy i tam, gdzie są pieniądze. My nie mamy polskiej własności. My nawet nie wiemy, komu rozprzedano to, co rozprzedano. Prywatna własność w Polsce jest dla nas anonimowa. Pozostała nam tylko służebność niewolnicza za jakieś pieniądze do przetrwania do pierwszego. Tymczasem władze przejmują w Polsce ludzie o zupełnie innych narodowościach. Oczywiście dzieje się to już od dziesięcioleci, ale tak drastycznie chyba nie było. Premier z pochodzenia Niemiec, ministrowie Ukraińcy, prawdopodobnie nowym prokuratorem generalnym będzie kolejny Ukrainiec obok Ukraińca ministra sprawiedliwości. A Mateusz Morawiecki nagrywa jakąś rolkę, jakiś filmik, w którym mówi tak, polscy rolnicy słusznie bronią swoich interesów. Przecież to jest jakaś farsa, jakaś hipokryzja, jakaś bezczelność, bym powiedział wręcz bezczelność i chamstwo ze strony Morawieckiego, który przecież sam rolnikom zgotował ten los. Polscy rolnicy bronią ojczyzny daleko bardziej niż swoich interesów. To jest może ostatnia grupa, która ma możliwość coś powiedzieć, bo zlikwidowano nam wszystkim. I wszystkie grupy społeczne już nie istnieją, zostali jeszcze rolnicy. No i ta nędza robotników najemnych, którzy z trudem żyją. Owoc naszej ojczyzny, stan dnia dzisiejszego, to jest owoc projektu, który nam narzucono co najmniej od 1945 roku. Kiedy nacja wroga nam tu przyniesiona do rządzenia w dalszym ciągu rządzi. Pozmieniali sobie nazwiska na polskie, poodbierali swoje majątki po 2-3 razy te same. Biorą nawet za nic emerytury z samego faktu
bycia tą nacją. I my jesteśmy jako kraj dla nich tylko źródłem do bezkarnej, bezodpowiedzialnej eksploatacji we wszystkim. Stan prawdy na temat naszego kraju jest porażający. Dlatego prawda nie ma dostępu do mediów i nie ma swoich obrońców i nosicieli. Łatwiej żyć w chwilowym zakłamaniu i takiej uciesze, jak człowiek, który się upoi czymś, aby przeżyć samego siebie do wieczora. Mamy teraz okres Wielkiego Postu. Czy ten czas, czas Wielkiego Postu, powinien być również dla nas czasem takich narodowych rekolekcji, rekolekcji osobistych, ale również czasem osobistego nawrócenia? W jaki sposób Polak, przeciętny Polak, każdy Polak statystyczny mógłby wykorzystać ten okres Wielkiego Postu dla siebie i dla ojczyzny i dla swojej rodziny? Ja bym chciał, żeby ten okres był okresem małego postu, żeby w ogóle post zaistniał, bo okres liturgiczny nazwany Wielkim Postem jest łaską i prawdą do przyjęcia. Natomiast jeżeli nie ma zainteresowania tą rzeczywistością, to co to za post? To jest to propozycja nieprzyjęta. To jest rzeczywistość, na którą ludzie nie spojrzeli, dlatego niechby to był chociaż mały post jakiejś znaczącej liczby osób, by ludzie zatroszczyli się o siebie. Bo jeżeli w obecnym okresie Wielkiego Postu większość katolickiego narodu polskiego nie pójdzie do spowiedzi, nie będzie nam mszy i nie wróci do modlitwy, to kim my jesteśmy? Polak nie katolik? Nie ma Polaka nie katolika. Polak jest katolik albo nie jest Polakiem. To nam uczyniono i to sami sobie uczyniliśmy. Ludzie tak zważnieli, tak zhardzieli, stali się jakby wyzywającymi wobec Pana Boga. Przychodzą do Pana Boga w postawie wyniesienia siebie, jak partnerzy, no co, może z warunkami pokoju, w postawie krytycznej. No brak skruchy, brak uniesienia się przed Bogiem, brak pojednania się z Bogiem utwierdza ludzi w zagubieniu, które prowadzi do zatracenia. W takim razie, czym powinno być narodowe nawrócenie? Mocna, mądra, ofiarna, ojcowska, duszpasterska działalność kapłanów jest potrzebna. To prowadzi do męczeństwa. Bo zdemokratyzowany naród chce, by księża im tak tańczyli, jak oni księżom zagrają. Do czego doszło? Do czego doszło? Czy ksiądz nie jest aktorem? Jak nie jest aktorem, to ma pełnić wolę tego ludu, czy wolę Pana Boga? A jednak dla akceptacji, dla jałowej zgody kapłani są za mało kapłańscy. I nie mając ducha w sobie mocnego, boskiego, prorockiego, no zbierają to, co im zostało. Bo dzisiaj pójść do zagubionych może nie jest łatwo, ale jest to konieczne. I ten trud konieczny jest niepodejmowany. Ludzie zapomnieli o swoim przeznaczeniu i o Bogu. A kapłani stali się ludźmi znienawidzonymi i wzgardzonymi. Zresztą trochę na własne życzenie. No więc teraz ratuj się kto może. Kto może, niech się modli, niech ratuje siebie i innych. Trzeba tworzyć małe środowiska wiary, wrócić do adoracji w kościołach, wreszcie otwartych, aby były. Trzeba wrócić do różańca. I gdy kościoły będą otwarte i będzie w nich adoracja, to naród się odrodzi. Wtedy nie trzeba będzie alarmów. Obecność modlących się jest najlepszym zabezpieczeniem kościołów. Także najpierw ludzie do Boga muszą wrócić,
aby moc Boża na nich zstąpiła. Czy Polsce są potrzebne w takim razie również rekolekcje, narodowe rekolekcje, czy też narodowa nowenna intronizacyjna, abyśmy się mogli przygotować do intronizacji Pana Jezusa? Jest to potrzebne, ale nie będzie to podjęte przez naród. Już nie. Czasy prymasa Wyszyńskiego się skończyły, kiedy peregrynacja wizerunku Jasnogórskiego po Polsce, to były narodowe rekolekcje. Tam były tłumy. Tam była niezwykłość Boża w ludziach. Teraz to już się nie powtórzy. Dlatego cokolwiek wymyślimy, to będzie nazwa, program nieodczytany, niezrealizowany. Jest już teraz potrzebne osobiste spotkanie człowieka z człowiekiem. Do tego doszło. I innych narodowych rekolekcji nie będzie. Przyjazd Ojca Świętego do kraju nas nie uratuje. Te czasy minęły i długo nie wrócą. Na tym poziomie pychy i samostanowienia i zniszczenia moralnego, w jakim my jesteśmy, to Polska nie ma w sobie dyspozycji do przyjęcia i prawdy, i łaski. Polska utraciła więź z Bogiem w wielu ludziach. Dlatego życie ludzkie sam jest drogą samozatracenia. A więc kto chce, kto może, komu, dla kogo są bardzo ważne losy swojej własnej rodziny, swojej osobiste, oczywiście swoje własne zbawienie, zbawienie własnej rodziny, ale również losy ojczyzny. Niech przybędzie 3 maja do Gietrzwałdu, do Królowej. Tam modląc się, prosząc po raz kolejny, aby Królowa Matka, Najświętsza Maria Panna, poprowadziła nas do swojego Syna, Syna Jezusa Chrystusa, Króla, Króla Polski, Króla Polskiej Korony. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Poproszę jeszcze o pobłogosławienie. Niech was błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dziękuję. Bóg zapłać. Państwa gościem, moim gościem był dzisiaj ksiądz Marek Bąk. Wielkie Bóg zapłać księdzu za rozmowę, za znalezienie dla nas chwili czasu. Życzymy błogosławieństwa Bożego z Panem Bogiem.